Funkcję dyrektora muzeum objęłam rok temu, dokładnie 3 stycznia zostałam powołana na stanowisko pełniącego funkcję dyrektora muzeum, natomiast bodajże 10 marca ubiegłego roku dostałam powołanie na 7 lat od prezydenta miasta, pana doktora Jarosława Ferenca i jestem dyrektorem muzeum, natomiast pracownikiem muzeum od 2003 roku. Ostatni rok to bardzo trudny rok. Niestety pandemia pokrzyżowała wiele planów. Nie dało się zrealizować wszystkich założeń. Nie odbywały się wernisaże, nie odbywały się promocje, spotkania, warsztaty. Nie zafunkcjonowała na przykład nasza chata tatarska w okresie letnim, gdzie odbywały się zazwyczaj warsztaty, spotkania, koncerty zespołów ludowych. Także to niestety nie udało się tego zrealizować. Nie organizowaliśmy wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie letnim, bo też było to zakazane. Spadła znacząco frekwencja, dużo czasu byliśmy zamknięci decyzją ministra w związku z pandemią. Natomiast na ile się dało, realizowaliśmy program, realizowaliśmy plany. Były wystawy prezentowane, co prawda bez wernisaży, uroczystych otwarć. Niemniej jednak muzeum funkcjonuje. Robiliśmy takie rzeczy, na które nigdy nie było czasu, czyli konserwację muzealiów, konserwację obiektów, zagrody tatarskiej, uporządkowaliśmy dziedziniec, uporządkowaliśmy artefakty pozyskane w trakcie badań na ulicy Reymonta. To były duże badania, bardzo dużo pozyskaliśmy materiału. Robiliśmy rzeczy, które są ważne, a których nie widać na zewnątrz. I jeszcze takim bardzo ważnym akcentem w ubiegłym roku, nie chciałabym tutaj powiedzieć, był nasz jubileusz. Świętowaliśmy 50-lecie powstania Radomszczańskiego Muzeum. Niestety wszystkie działania musieliśmy przenieść do internetu. Pandemia ograniczyła nam działalność, to o czym mówiłam wcześniej. Nie odbyły się uroczyste spotkania, nie mogliśmy zaprosić gości, ale udało się wydać publikację, drugi numer biuletynu muzeum, który w większej części poświęcony jest właśnie historii powstania Radomszczańskiego Muzeum. Tutaj niestety ta pandemia wymogła zmianę działalności, trzeba było przenieść wiele rzeczy do internetu. To jest takie coś nowego, bo jednak wizyta w muzeum to jest wizyta, gdzie należy przyjść, obejrzeć dane dzieło, pozachwycać się jego estetyką, jego pięknem, a w internecie jest to taki półśrodek, ale nie mamy wyjścia, też możemy to pokazać, nie mamy innego wyjścia po prostu. Tak naprawdę nie wiemy, czy pandemia odpuści, patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, niestety raczej trudno będzie realizować plan wystawienniczy, zaplanowany na ten rok. Niestety muzea bez ludzi to tak naprawdę stają się magazynami, a nie takimi jednostkami, gdzie należy przyjść i podziwiać kulturę, podziwiać piękne wytwory naszych przodków. Także na ten moment zakładamy, że jednak będziemy funkcjonować na zasadzie, że goście wejdą do nas, że zwiedzający będą nas odwiedzać, ale tak naprawdę nie jesteśmy tego pewni.